No to przyszedł czas na podłogę w łazience. Tutaj sobie odmierzyłem, dokąd ma sięgać cała płytka. Zaczyna równi w podłodze, a w prawo będą płytki ze spadkiem do odpływu liniowego, bo będzie bezbrodzikowy prysznic. Tu jak widać w przedpokoju kawałek już leciałem, nie nagrywałem, bo to tak z doskoku przychodziłem na chwilę, parę płytek i, no i tak nie można było więcej ich położyć, przecież jakby się tu wchodziło. Te płytki, kurczę, mają to do siebie, że one są nierówno, mają tą strukturę i trzeba w kilku miejscach sprawdzać poziom. Jeszcze bym sobie sprawdził poziom przed pokojem. Pięknie bym powiedział. No powiem wam, że sam jestem w szoku. Mogę prowadzić poziom z łazienki, żeśmy sobie tak tylko przyłożyli tą płytkę. Tutaj żeśmy wyprowadzili poziom gdzieś mniej więcej w to miejsce i z tego miejsca tamta płytka naróżna pierwsza poszła i tak pasami, bo tutaj musi być szczelina, a tam odchodzi przy ścianie. To, że widzicie, tutaj praktycznie dochodzi, tu na krzyżyk tylko było, no a tutaj jest ponad centymetr różnica, ale i tak listwa będzie, więc no tą płytkę dzisiaj kleimy. Teraz to mało musiałbym dociąć. Tu niestety na dwa razy muszę docinać, bo ta płytka, ta maszyna tnie płytki 60, ale na szerokość 30 chyba 5 maksymalnie, no i tu, bo tu blokuje ta obudowa. No tutaj podłogę w przedpokoju mam zrobioną
Niestety nic nie nakręcałem, bo zapomniałem kamerę, a później jakoś tak wyszło po parę płytek i nic nie kręciłem. Zaczynaliśmy od tych płytek, tutaj od tej płytki. Najpierw taki pasek na 3 i poszedłem tutaj do drzwi. Tam trzeba było dociąć chyba z 2 cm płytkę. Tutaj jest taka większa szpora, ale tu będzie szafa. Także nie będzie tego widać. Tutaj próg, tutaj taka docinka niestety musiała być po to, żeby tutaj na wejściu wyszło równo. Tak wygląda kuchnia. Tu jeszcze te dwie płytki teraz dokleję dzisiaj i jeszcze dwie będą tutaj dolepione. Tutaj i tutaj, bo tu będzie szafka gdzieś dotąd. No i tam te wąskie paski jeszcze podoklejam. Wiadomo, że wzorkiem nie da się tego ułożyć, bo to by trzeba było spędzić chyba na układaniu ze 2 dni. Ale tak mniej więcej, jaśniejsze do jaśniejszego robię. Jakoś to wygląda takie przejście. Dobra, no i to jeszcze przylepię. Jutro pewnie te docinki zobaczę, jak się dzisiaj z czasem wyrobię, bo przed pracą tu jestem. Zaczynamy fugowanie. Fuga cementowa z Atlasa. Rozrobiliśmy według proporcji podanej na opakowaniu. Taka dosyć rzadka wyszła. Ale fajnie wchodzi w spójne. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.